Ja to się zawsze cieszyłam na powrót do szkoły. Zapach nowych podręczników, koleżanki, koledzy, nauczyciele, nowe przygody. Tata był kochany, kupował mi nowe podręczniki co roku. Nagrodę za dobre stopnie. W tamtych czasach mieliście małe oczekiwania od życia. Aż ci zazdroszczę normalnie tego pędu do wiedzy. To za głodne komety. No większe drdy małe, to się nawet z ust karyny nie wysypały nigdy. Nowe książki ci ojciec co roku kupował, bo twoje drożej sprzedawał. Dla cymbałów, z notatkami. To nie była twoja nagroda, tylko jego biznes na zaskórniaki. Kocham dziadka. Ten do wiedzy taki, że zamiast na matematykę, to do tej durnej edyty pędziłaś. Ćmiki palić. Co? Ty się zastanawiasz? Co ty przy dziecku mówisz? Się zastanawiam i to grubo, dlatego wszystkiego nie mówię. Jak z tym synem Jaćki, żeście po piwnicach. Ano! Nic nie mówię, a mogłabym wnukom życie ułatwić. Już się nie mogę doczekać nowego roku szkolnego. Edyta. Muszę do niej zadzwonić. Ta edyta to się przy Staszku kręciła. Nieskutecznie, niestety. Hm gdzie ona do Staszka? Ona miała jedną krótszą nogę i małe oko, i była wredna. Hmm, wredna była. Nie będę do niej dzwonić. Pęd do wiedzy ona miała. Klękajcie, narody.